Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony. Łukasz M. Dzisiaj po raz kolejny zebrało mi się na wspominki, moi drodzy. Mam tutaj dwa blisterki z kolekcji Champions League wersja update'owa. Jest to sezon 14-15, czyli ten ostatni, gdzie Panini jeszcze wydawała karty Champions League. Później od sezonu 15-16 tops przejął kolekcję, i tak to wyglądało. Na odwrocie, 24 karty w środku, czyli 4 saszetki, jedna karta limitowana. Przypominam, że jest to wersja updateowa. Przy okazji zobaczycie, jak wyglądały wtedy karty. Rozetniemy sobie oczywiście oba blisterki. Na razie jeszcze nie zdradzam, jakie. Limitki. Zrobimy sobie pojedynek. Mam nadzieję, że nie wpadną z tego samego klubu. Ok, mamy to. No i tutaj jest Klas Jan Hintelar. Popatrzcie, tak prezentowały się wtedy karty limitowane. Szalkę wersja update'owa czyli tutaj jest szalkę, saszetki połączymy oczywiście a tutaj kogo mamy już myślałem, że to jest szalkę, ale mamy Hazard Chelsea czyli zdobywca Ligi Europejskiej podobno przenosi się do Realu, już to jest pewne więc mamy pojedynek Chelsea kontra Szalkę. Każda karta liczona jest za jeden punkcik. Mam nadzieję, że wpadnie bardzo dużo insertów. Może jeszcze zanim rozpoczniemy, przypomnę, jak to wyglądało w tej kolekcji: 142 karty do zebrania, bo to jest wersja updateowa: 64 bazówki, jedna karta z logiem czyli jeden klub był dołożony. Które awansował do rundy pucharowej Dalej mamy 16 kart Z klubami 8 kart Impact Singling 12 fans favorite 8 key player, 1 master, 1 want to watch, 1 rising star 6 kart Dynamo Logo Oficjalna piłka, 4 karty Defensive Rock 8 Magic Moment i to były te, Jedne z tych najrzadszych Później mamy cztery karty Berlin, cztery Game Changery, to były kolejne karty, które rzadko wpadały i dwie Inventy Venice, Jedna na 60 paczuszek, a tutaj Game Changery jedna na 30, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że wpadnie troszeczkę tych rzadkich kart. No i zaczynamy pojedynek Chelsea kontra Schalke. Pierwsza karta specjalna Key Player a mamy Isco z Realu. Tak wyglądały wtedy karty Keyplayer. Oczywiście, pod filmem wypowiadajcie się w komentarzach, jak Wam podobają się te karty wtedy. Ostatnia kolekcja od Panini Champions League. No i mamy logo Porto, bo to właśnie chyba ten zespół awansował do rundy pucharowej, a wcześniej nie było tego zespołu na kartach. Dalej mamy Impact Singling Fernando. Torres, czyli jak na razie nic jeszcze nie wpadło tutaj. Ani Chelsea, ani Szalkę. Bayer Leverkusen to już jest bazówka. Gregory Viel Paris Saint-Germain i Rafinha Barcelona. Tak prezentowały się bazóweczki. Czyli tutaj praktycznie to są te najlepsze karty, bo logo Porto będzie dość często wpadać. OK, lecimy dalej. No i właśnie jest też Master, Jackson Martinez. Te karty będą non-stop wpadać. Sami Cadira Real. Impact Scenic, Gabriel Paulista z Arsenalu. Javi Martinez, Bayern, Alvaro Morata, Juventus i Kieran Gibbs, Arsenal. Zapewne wielu zawodników już gra w innych klubach, bo to już parę latek minęło, kiedy ta kolekcja wyszła, sezon 14-15, a teraz mamy 18-19, czyli 4 lata już. No i mamy logo z Berlinu. Final Berlin 2015. Też te karty dość często wpadały. Bardzo ładnie świecą się. No, i znowu mamy Jacksona Martineza w Kółko, wpada właśnie ta karta, Oliver Torres Porto, Javier Pastore Paris Saint-Germain, Sandro Ramirez Barcelona i Sebastian Rode Bayern Monachium. A szalkę i Chelsea jak na razie, nie widać. Mamy kartę fans favorite. Jeszcze jej do tej pory nie było. Luis Suarez. I tutaj mamy na górze numerek, jaki to jest UE, czyli Update Edition 125. Luis Suarez. Alvaro Arbeloa Real. Marlos Szachtar. Torres Atletico. Adrian Ramos Borussia i Martin De Michelis Manchester. City. No i właśnie jest ta karta Round of 16. Czyli każdy zespół będzie miał taką kartę. Wszystkie 16 ekip. Tutaj mamy Chelsea i jest właśnie pierwsza karta dla Edena. Cały jego tutaj prawie zespół. Dalej. Ta karta też non-stop, non-stop wpadała. Niby naj, jedna z rzadszych, a dość często adrenalin z ośmioma zawodnikami. Dalej. Jest szalkę. Cine du Obazy i mamy wyrównanie. 1-1. Jeden, jeden. Maxwell Paris Saint-Germain. Zuffi Basel i Ciro i Mobile Borussia Dortmund. I kolejna karta Round of 16, a jest Monaco Piato szachtar znowu mamy logo Porto Fabiano Porto, Zuffi Basel i Ciro Immobile Borussia Dortmund Te dwie karty wcześniej tak samo wpadły Jest Magic Moment, moi drodzy. Ta jedna z tych rzadszych kart. Borussia Dortmund. Round of 16. Do tego mamy Kedire Real. Pastore Paris Saint-Germain. Ramirez Barcelona. Rode Bayern München. I karta Magic Moment. Jedna z ładniejszych z tej serii. Manchester City kontra Bayern, München, Bayern Monachium. Na odwrocie mamy wynik tego spotkania: 3-2 wygrywa City. Popatrzcie, Aguero strzela. Dwie bramki w końcówce: 85 i 91. I wygrywają. A tutaj dla Bayernu strzela Lewandowski w 45. Piękna karta. No, i została nam ostatnia saszetka, Co jeszcze tutaj nam fajnego wyskoczy? Znowu mamy Round of 16, Paris Saint-Germain. Do tego Kedira ponownie Real, Nacho Real, Bernat Bayern, Lichsteiner Juventus i Gashi Bazel. Czyli, moi koledzy, ostatecznie remis. 1-1. Wy teraz zdecydujcie, kto waszym zdaniem wygrał. No myślę, że Chelsea, bo tu jest karta specjalna, tutaj bazóweczka. No i czekam na wasze opinie na temat tych kart. Żegnam się z wami, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.